Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Można zauważyć, że dzisiaj wśród różnego rodzaju wrogów Kościoła panuje ogromna niechęć wobec świętego Tomasza z Akwinu, ale również wśród pewnych, powiedzmy, że takich wewnątrzkościelnych prądów panuje bardzo duża wrogość wobec świętego Tomasza z Akwinu. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że właśnie dlatego, że pewne jego myśli, pewne elementy jego nauczania stanowią fundament cywilizacji łacińskiej, a ta właśnie cywilizacja jest tą, która jest po prostu zwalczana przez wiele różnych organizacji, prądów myślowych, filozofii, niestety zarówno poza samym Kościołem, jak i w samym Kościele. Zaczniemy od tego, że świętego Tomasza polecali papieże jeszcze pod koniec wieku XIX i do połowy wieku XX, zupełnie bez żadnych zastrzeżeń. Widzieliśmy, że i w tych naszych najnowszych czasach zdarzały się, powiedzmy, że pochlebne opinie wobec świętego Tomasza, jeśli chodzi nawet o tych najnowszych papieży, jednak wcześniej były to naprawdę opinie nad wyraz pozytywne. Chociażby papież Leon XIII w swojej encyklice Eterni Patris, właśnie poświęconej filozofii chrześcijańskiej, pisze: Was wszystkich, czcigodni bracia, wytrwale zachęcamy, abyście dla ochrony i ozdoby wiary katolickiej, dla dobra społeczeństwa, dla rozwoju wszystkich dyscyplin naukowych przywrócili do dawnej świetności złotą mądrość świętego Tomasza i jak najszerzej ją rozpropagowali. Z kolei święty papież Pius X w swojej encyklice Pascendi Dominici Gregis, encyklice skierowanej przeciwko modernistom, jako jedno z lekarstw na bolączki czasów obecnych, a te bolączki naprawdę nie minęły, tylko raczej się spotęgowały, podaje właśnie również filozofię świętego Tomasza z Akwinu w takim podrozdziale zatytułowanym Filozofia świętego Tomasza z Akwinu musi być podstawą studiów. Papież pisze: A naprzód, co się tyczy studiów, życzymy sobie i polecamy usilnie, aby filozofia scholastyczna była podstawą studiów teologicznych. Dlaczego papieże przykładali do tego taką wagę? Właśnie dlatego, że ta zdrowa, realistyczna filozofia stwarza pewne podstawy pod logiczne myślenie, pod myślenie zgodne z objawieniem, zgodne z naszą wiarą. Ojciec Woroniecki w swoim dziele U podstaw kultury katolickiej podaje takie dwa elementy, które on uważa za części składowe czegoś, co nazywa zmysłem katolickim. Zmysł katolicki, czyli ta zdolność, umiejętność od razu rozpoznania, co jest katolickie. Ten zmysł katolicki według ojca Woronieckiego wyróżnia prawdziwych katolików, tych, którzy nie tylko się katolikami nazywają, ale faktycznie są przesiąknięci katolickim duchem. I moim zdaniem te dwa elementy składowe tego zmysłu katolickiego to są te dwa punkty, które sprawiają, że nauka świętego Tomasza jest fundamentalna dla całej naszej cywilizacji. Te dwa elementy wyróżniają tą naukę świętego Tomasza w ten sposób, że jest ona naprawdę zdroworozsądkową, piękną filozofią, która mogła wytworzyć tą wyjątkową cywilizację łacińską, tą cywilizację, która doprowadziła do tego pięknego połączenia wiary i rozumu. Tą cywilizację, która wydała pierwsze uniwersytety w Europie właśnie jako, można powiedzieć, że takie kwiaty. Kwiaty tego połączenia wiary i rozumu. Jakie to są punkty? Te dwa punkty, które ojciec Woroniecki wyróżnia. Według zacytowanego ojca Woronieckiego jest to z jednej strony obiektywizm, a z drugiej strony uniwersalizm. O co chodzi? A więc filozofia płynie dwoma wielkimi torami, dwoma korytami. Dzieli się, można ją podzielić na zasadniczo dwa różne kierunki. Z jednej strony mamy obiektywizm, z drugiej strony mamy subiektywizm. I każdą gałąź filozoficzną można będzie gdzieś tam wcisnąć do któregoś z tych dwóch koryt, do któregoś z tych dwóch biegów filozofii. Ojciec Woroniecki mówi o tym, że
Filozofia subiektywistyczna to jest filozofia, która na pytanie, co jest przedmiotem filozofii, odpowiada, że są to nasze myśli, nasze procesy myślowe. Filozofia, która jest obiektywistyczna, to jest filozofia, która na to samo pytanie, co jest przedmiotem filozofii, odpowiada, są to same rzeczy. Co jest przedmiotem filozofii? To jest pierwsze wielkie pytanie, które musimy sobie postawić. To jest rzecz fundamentalna. Filozofia jest szukaniem tych najbardziej podstawowych, a więc najbardziej fundamentalnych odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytania, od najbardziej podstawowych pojęć dotyczących naszej rzeczywistości. I jeśli myślimy, że filozofia ma niewiele wspólnego z takim życiem codziennym, to bardzo się mylimy, bo gdy na początku, na samym początku, gdy zadając pytanie, czym w ogóle jest rzeczywistość, gdy tutaj damy niewłaściwą odpowiedź, to jakby konsekwencje będą się ciągnęły przez wszystko, przez wszystkie po kolei wyciągane wnioski przez życie naukowe, filozoficzne, religijne i później ostatecznie aż do życia praktycznego. Myślę, że na co dzień bardzo rzadko dostrzegamy, jak wielkie konsekwencje ma filozofia. Ta filozofia, która wejdzie głęboko w naszą kulturę i która właśnie formuje tą kulturę. I postaram się tutaj w trakcie tej konferencji właśnie to wykazać, jak bardzo tomistyczna filozofia uformowała naszą cywilizację i jak bardzo było to dla cywilizacji korzystne. A więc obiektywizm. To wielkie pytanie. Czym zajmuje się filozofia? Filozofia zawsze szuka, i to tutaj zarówno ci subiektywni filozofowie, jak i ci obiektywni filozofowie się zgodzą, że filozofia zawsze szuka odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytania. Ojciec Woroniecki powie, że filozofia to jest nauka o rzeczach. Tak jak dzieci uczą się odróżniać krowę od konia, tak dorośli będą się uczyli o krowie, koniu i wszystkich innych rzeczach na znacznie wyższym poziomie. Na poziomie tych najważniejszych pytań. Czym w ogóle są byty? Dlaczego w ogóle są byty? Czy w ogóle jesteśmy w stanie byty poznać? To, co istnieje. Czy w ogóle jesteśmy w stanie to poznać? I tutaj właśnie rozchodzą się drogi filozofii obiektywistycznej i subiektywistycznej. A więc, podążając znowu za ojcem Woronieckim, Platon, Descartes powiedzą, że zasadniczo, czy też Kant, zasadniczo obiektem naszego poznania, obiektem filozofii, przedmiotem filozofii zasadniczo będą nasze procesy myślowe. Będzie to, jak poznajemy. I myślę, że być może już dostrzegamy, jakie to ma konsekwencje. Te ruchy filozoficzne tak naprawdę negują to, że człowiek jest w stanie dotrzeć do rzeczywistości. Jeśli filozofia nie zadaje pytań o sam byt, o to, czym rzeczy są, jak się rzeczy mają, o same podstawy rzeczywistości, a tylko zajmuje się procesami myślowymi, zajmuje się tym, w jaki sposób my poznajemy, w jaki sposób my myślimy, w jaki sposób my łączymy pojęcia. Jeśli filozofia zajmuje się tylko tym, a właśnie filozofia jako ta najbardziej podstawowa nauka, jeśli ona będzie się zajmowała tylko tym, to powie ojciec Woroniecki, że taka filozofia jest paraliżująca. I wprawdzie mogą się pojawić jednostki, które będą tym zafascynowane właśnie takimi głębokimi myślami o tym, jak te procesy nasze myślowe przebiegają. Takie jednostki się zdarzą, natomiast ta filozofia nie doprowadzi do działania. Będzie ona według ojca Woronieckiego bezpłodna, zarówno dla myśli, moralności, jak i etyki. Dlaczego? Dlatego, że żeby w ogóle uprawiać jakiekolwiek nauki, żeby w ogóle myśleć o rzeczywistości, o poznaniu rzeczy, żeby sformułować jakąkolwiek ogólną tezę, musimy stwierdzić, że faktycznie możemy poznać rzeczywistość. Żeby wyciągnąć jakikolwiek ogólny wniosek, stworzyć jakąkolwiek tezę naukową, potrzebujemy założenia, że tak, ja jestem w stanie poznać rzeczywistość. Bez tego jest koniec. To jest jakby nauka, jakakolwiek nauka zostaje ścięta u samego korzenia, przy samym korzeniu. Nie można tak naprawdę później, nie ma podstaw rozumowych, żeby uprawiać jakiekolwiek nauki, jeśli przyjmiemy, że nie jesteśmy w stanie poznać rzeczywistości, co przyjął w zasadzie Kant, w pewnym stopniu również Platon, czy nawet
w ograniczonym stopniu Descartes. A więc ma to fundamentalne znaczenie. Ojciec Wolnicki powie również, że w pobożności ten prąd subiektywistyczny, to jest też bardzo ciekawa myśl, doprowadzi nie do służby Bożej, a do wysługiwania się Bogiem. Jeśli ten prąd obiektywistyczny, oczywiście on poznaje rzeczywistość, dochodzi do poznania Boga i dochodzi do tego, że Bogu trzeba służyć. To jest naturalne w tych obiektywistycznych filozofiach, które wychodzą z założenia, tak, rzeczywistość możemy poznać i później po kolei wyciągają z tego logiczne wnioski. Natomiast filozofie subiektywistyczne, jeśli chodzi o ich tą, powiedzmy, taką pobożną odmianę, czyli tą związaną gdzieś tam z wiarą, to tam zawsze to będzie ostatecznie dążyło, ciążyło niejako do tego twierdzenia, że to Bóg ma służyć człowiekowi, a nie człowiek Bogu. No bo w końcu, jeśli przedmiotem filozofii, tej najbardziej podstawowej nauki, jeśli tym przedmiotem są moje procesy myślowe, no to wszystko będzie się kręciło jakby w tej filozofii później wokół mnie, wokół człowieka, wokół moich procesów myślowych. I Bóg dla właśnie takiego filozofa będzie też tylko kimś takim, kto gdzieś tam wokół mnie krąży. Tak dla Kanta to bardzo ciekawie widać, będzie już tylko postulatem mojego rozumu. Tak? Dla Kanta Bóg jest potrzebny niejako, ale tylko właśnie jako postulat rozumu. To jest taki skrajny przykład właśnie tej subiektywistycznej filozofii, pod tym względem skrajny przykład. Czyli to już jestem tylko ja i tylko moje procesy myślowe i nie wiemy, czy w ogóle dla Kanta, to jest takie ciekawe, bo w Kancie często się mówi, że on nie wie, czy Bóg istnieje, ale zakłada, że istnieje, to jest pewne ograniczenie, bo Kant w zasadzie nawet nie wie, czy ten stół istnieje, to znaczy nie wiedziałby dzisiaj, czy ten stół istnieje, tylko by zakładał jego istnienie, bo właśnie taka była jego filozofia, to znaczy zakładał, że nasze poznanie zmysłowe, wprawdzie można go praktycznie używać, ale jest bezużyteczne, to znaczy nie odpowiada w żaden sposób rzeczywistości. A więc ta subiektywistyczna filozofia, która poddaje wątpliwość praktycznie wszystko siłą rzeczy, będzie zawsze krążyła wokół człowieka i w pobożności doprowadzi do tego, że to Bóg ma służyć człowiekowi, a nie człowiek Bogu. Jeszcze do tego wrócimy, znaczy do omówienia tych konsekwencji. Mam nadzieję, że będzie to w trakcie tego wykładu, wraz z pojawianiem się kolejnych myśli, będzie się to rozjaśniało dokładnie, czym jest ten obiektywizm i czym również jest uniwersalizm. Teraz przedstawię jeszcze, powiedzmy tak na wstępie, krótko tą drugą cechę zmysłu katolickiego, o której mówi ojciec Woroniecki, a dla mnie jest to taki drugi fundament naszej cywilizacji. Moim zdaniem naprawdę można użyć tych cech w ten sposób. A więc filozofia świętego Tomasza jest obiektywistyczna, a więc zakłada, że człowiek jest w stanie poznać rzeczywistość. To jest myśl fundamentalna i myślę, że nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo ważna. Druga rzecz to jest uniwersalizm. W odróżnieniu od takiego partykularyzmu, czy takiej jednostkowości w filozofii. O co chodzi? Tutaj myślę, że to może wywołać pewne zaskoczenie. Otóż ojciec Woroniecki mówi, że to rozróżnienie pomiędzy filozofią uniwersalną a partykularną, ono polega na zadaniu pytania, kto przede wszystkim poznaje, kto przede wszystkim filozofuje. I tutaj naprawdę myślę, że będziemy zaskoczeni. Ci, którzy gdzieś tam troszeczkę znają może świętego Tomasza nawet, myślę, że mogą być zaskoczeni odpowiedzią ojca Wolonieckiego. Otóż pytanie brzmi, kto jest tym podmiotem filozofii? Kto w pierwszej linii uprawia filozofię? Czy to jest jednostka, czy to jest cały rodzaj ludzki? I myślę, że to może być zaskakujące, że właśnie ojciec Woroniecki stwierdza, że dla świętego Tomasza tym pierwszym, czy wielkim filozofem jest cały rodzaj ludzki, a nie jednostka. O co chodzi? Ano, chodzi o to, że prawdziwa filozofia musi być filozofią zdrowego rozsądku. Filozofią, która nie odrzuca tego, co inni poznali. Filozofia, która jest właśnie filozofią uniwersalną, która bazuje na poznaniu całej ludzkości. To znaczy skłania się, poznaje to, co ludzie, czego ludzie codziennie doświadczają, co odbierają, co poznają, co mówią i z tego niejako buduje, na tym buduje gmach poznania. I oczywiście, że jednostki to dokonują, jakby ludzkość jako masa nie posiada przecież jednego rozumu, którym mogłaby poznawać, to zawsze się dokonuje poprzez jednostkę. Ale chodzi o to, czy ta jednostka ma poznać to, co zostało do tej pory odkryte,
to, co już zostało przemyślane, poznać to i dołożyć swoją cegiełkę do tej wielkiej budowli, tego gmachu ludzkiego poznania? Czy ta jednostka ma wszystko odrzucić i tylko teraz swoje dzielić się swoimi głębokimi przemyśleniami? I myślę, że już dobrze widzimy, że współczesna filozofia będzie zawsze bardzo mocno dążyła do takiej jednostkowości w filozofii, będzie odrzucała ten uniwersalizm. We współczesnej filozofii to jest bardzo, bardzo wyraźne. To widzimy bardzo wyraźnie już u Kartezjusza, gdy on mówi to słynne swoje zdanie, myślę, więc jestem. To jest już z jednej strony subiektywizm, ale z drugiej strony on już bardzo mocno będzie szedł w tą stronę, że ja wszystko jakby poddaję wątpliwość i sam próbuję odkryć, sam próbuję do tego dojść, sam próbuję to zrobić. Bacon mówi dosłownie, że wszyscy, którzy byli przed nami, wszyscy myśliciele, ich trzeba traktować jak dzieci. No, oni są nierozumnymi dziećmi, to my teraz poznamy rzeczywistość. I bardzo często właśnie taka subiektywistyczna filozofia, która kieruje się na poznanie, na to, co ja myślę, jak ja poznaję, taka filozofia zawsze będzie miała tendencję do tego, no bo skoro to chodzi o zajmowanie się moim poznaniem, no to siłą rzeczy to będzie chodziło o moje poznanie, a więc ona zawsze będzie partykularna, ona nie będzie potrafiła odpowiednio budować na tym, co już zostało wypracowane. A wręcz przeciwnie, filozofia zdrowego rozsądku, filozofia tomistyczna, ona buduje na tym, co już zostało wypracowane. Święty Tomasz robi to naprawdę pięknie, korzystając chociażby z Arystotelesa, oczyszczając go tam, gdzie potrzeba. Właśnie na tym polega zadanie tej jednostki w filozofii, to znaczy dostrzec, co zostało dobrze powiedziane, wyjąć to, oczyścić to i włożyć to jako taką cegłę do tego gmachu ludzkiego poznania. I tak dalej, i tak dalej. Jakby każdy może gdzieś tam swoją tą cegiełkę do tego gmachu poznania ludzkiego dołożyć. I to jest filozofia, która jest naprawdę uniwersalistyczna. To znaczy, to jest podejście do rzeczywistości świętego Tomasza, czyli podejście powszechne. Pamiętamy, że słowo katolicki oznacza właśnie powszechne. I tutaj to w tym sensie ta filozofia tomistyczna naprawdę jest bardzo katolicka, jest bardzo powszechna. Zawsze kieruje się do tego, żeby poznać to, co inni już mówili. Teraz kilka słów o skutkach obiektywizmu i subiektywizmu. Myślę, że to pomoże nam trochę zrozumieć, o czym tutaj dokładnie mówimy, czy dlaczego te prawdy są tak fundamentalne i dlaczego ukształtowały one naszą cywilizację. A więc, jeśli stoimy na tej pozycji obiektywistycznej, filozofii, która uważa, że tak, mogę poznać rzeczywistość, tylko istnienie takiej filozofii umożliwia poznanie ogólnych praw. A tylko za pomocą ogólnych praw możemy próbować opisać tą rzeczywistość i stworzyć nauki przyrodnicze. Dlatego w naszej konkretnej cywilizacji to właśnie tomistyczna filozofia odegrała ogromną rolę w rozwoju nauk przyrodniczych. To nie jest przypadek, że właśnie po średniowieczu doszło do gwałtownego rozwoju nauk przyrodniczych. To nie jest tak, że tak nagle się skończyło średniowiecze i nagle ludzie wpadli na to, że trzeba uprawiać nauki przyrodnicze. Nie, to jest owoc. To jest owoc średniowiecznych uniwersytetów. To jest owoc tego, że Albert Wielki pochylił się nad rzeczywistością materialną i zaczął jako filozof ją badać. Czy on wierzył w moc poznania ludzkiego rozumu, że można poznać te ogólne prawdy. I to poznanie, ta filozofia, to rozważanie, ono się niesie przez całą cywilizację. I właśnie w ten sposób, dlatego powstają uniwersytety, dlatego tak się rozwijają nauki przyrodnicze. Teoretycznie mogłoby się to wydarzyć inaczej, to znaczy teoretycznie filozofia realistyczna przecież może powstać i w zupełnie innym kręgu kulturowym i tam mogą się rozwinąć nauki przyrodnicze. To nie oznacza, że to musi być koniecznie właśnie tomizm, który tylko on jest w stanie wydać czy sprowokować taki rozwój nauk przyrodniczych, ale w naszej cywilizacji to właśnie ta filozofia sprawiła, że ludzie zaczęli szukać tych ogólnych praw rządzących rzeczywistością, zaczęli je poznawać, zaczęli próbować to opisać, zaczęli próbować to badać
i zaczęli tworzyć tą naukę, można powiedzieć, we współczesnym tego słowa znaczeniu, czy nauki przyrodnicze we współczesnym słowa tego znaczeniu. No i dalej, gdy człowiek poznaje tą rzeczywistość, no to zaczyna również zadawać sobie pytanie, ale skąd to wszystko się wzięło? I tak dochodzimy do rozumowego poznania Boga. Filozofia obiektywistyczna prowadzi do teodycei, do rozumnego poznania Boga. Na podstawie tego, co człowiek poznaje, na podstawie rzeczywistości. To jest to, co mamy u świętego Pawła, który przecież nie znając filozofii świętego Tomasza, ale znając naukę Pana Jezusa, w sensie osobiście ją przyjmując, przekazuje nam, że poganie nie mogą się usprawiedliwić, nie mogą zostać usprawiedliwieni, że Boga nie poznali, bo cały świat, samo stworzenie mówi przecież o Panu Bogu. Człowiek poznając stworzenie jest w stanie dotrzeć do Stwórcy, do Pana Boga. To również jest owoc tej obiektywistycznej filozofii, która wierzy w moc ludzkiego rozumu, która wierzy, że człowiek jest w stanie poznać rzeczywistość i ogólne prawa nią rządzące. No, a skoro dochodzimy do poznania Boga, no to właśnie ta filozofia pozwoli poznać również jego prawa wobec nas. Prawa moralne, prawo naturalne. To, co nazywamy prawem naturalnym, czyli tą część prawa moralnego, którą możemy poznać naszym rozumem, którą człowiek rozpoznaje poprzez obserwację swojej własnej natury. Natura, czyli ten zbiór cech, który czyni nas właśnie ludźmi. Człowiek obserwując na przykład, że dziecko potrzebuje opieki ojca, matki, że potrzebuje tej opieki przez wiele lat, że potrzebuje zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychologicznym tej opieki, człowiek jest w stanie wywnioskować na poziomie czysto rozumowym, że dobre dla rodzaju ludzkiego jest, że człowiek tworzy trwały związek. Związek kobiety i mężczyzny po to, aby zrodzić i wychować potomstwo. Człowiek jest w stanie poznać to na poziomie rozumowym. I obserwując rzeczywistość, ale właśnie u podstaw cały czas leży ta realistyczna filozofia, obiektywistyczna filozofia, która mówi, że ja mogę tą rzeczywistość poznać, że te wnioski naprawdę mają znaczenie. Bez tego oczywiście to nie będzie miało miejsca. No i teraz człowiek poznaje najpierw rzeczy materialne, wspina się do Stwórcy, później jakby wraca z powrotem do siebie i rozpoznaje, że ten Stwórca i w nas zapisał prawa i nasza natura zobowiązuje nas do zachowania pewnych praw. I dochodzimy do tego prawa naturalnego, no i dochodzimy do przyczyny, dlaczego święty Tomasz jest dzisiaj tak bardzo nielubiany. No bo jak się powie, że sam rozum żąda od nas tego, żeby Boga poznać i jeszcze, żeby poznać oczekiwania, które Bóg ma wobec nas, no to tak naprawdę ma się już przeciwko sobie wszystkich. Oczywiście z jednej strony ten świat, który krzyczy, nie będę służył, który uważa, że no tam wierzyć to jak ktoś sobie chce, to może, ale to jest kwestia taka zupełnie uznaniowa. Nie ma, rozum w żadnym wypadku nie może poznawać Pana Boga i nie może poznawać żadnych praw moralnych, obiektywnych. Nie. Tego świat nienawidzi, tego świat się boi, bo on oczywiście chce uchodzić za racjonalny. No a jeśli my mu powiemy, że racjonalnym jest przyjąć właśnie to i to i to, dostrzec to i to i to, no to świat wtedy powie, a wcale nie, no i tyle. Będziemy wtedy znienawidzeni przez ten świat. No ale niestety, nawet i w Kościele te rzeczy wcale nie są dzisiaj modne, bo i tutaj, i w Kościele dzisiaj niechętnie się mówi o takich twardych prawach, które wszystkich obowiązują. O, niechętnie, no bo przecież jeśli Kościół obiera taką linię, że wszyscy są dobrzy i ten islam, i ci buddyści, i komuniści, w sumie też, chociaż no, czasami to można odnieść wrażenie, że komuniści to szczególnie według współczesnej hierarchii Kościoła, no ale dzisiaj zupełnie nie o tym rozmawiamy. W każdym razie, jeśli Kościół przyjmuje taki kurs, że ci wszyscy są dobrzy i to wszystko jest super, no to też nie może im przecież powiedzieć, że ale wy jesteście ewidentnie w błędzie, na poziomie rozumu popełniacie fundamentalne błąd. No, jak można coś takiego powiedzieć, jeśli chce się cały czas poklepywać po ramionach i sadzić razem drzewa i razem spotykać się na takie ekumeniczne spotkania w duchu właśnie razem sobie posiedzimy i będzie przyjemnie. Wtedy takich rzeczy mówić nie można, dlatego święty Tomasz i dzisiaj jest niemodny, nawet w samym
Kościele. Ze względu na swój racjonalizm, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, czyli ze względu na swoją rozumność, ze względu na to, że on mówi, że samym rozumem człowiek Boga poznaje i prawa Jego poznaje i to zmusza człowieka do czasami do zmiany swojego życia. Spojrzymy krótko na subiektywizm. Jaki subiektywizm z kolei, jakie skutki miałby subiektywizm na poziomie takim cywilizacyjnym? Otóż, no, taki subiektywistyczny filozof dzieli się swoimi błyskotliwymi przemyśleniami. Tutaj ja uważam, że to tak i tak i tak i tutaj tworzy takie piękne traktaty, no, ale to są tylko jego przemyślenia. To on sam twierdzi, że rzeczywistości w sumie nie osiągamy. A w sumie to nie wiemy, jaka jest rzeczywistość, ale ja tutaj właśnie powiem o tym i w ten sposób. I to u Kanta widać bardzo, bardzo wyraźnie. Czyli filozofuje gdzieś tam, jaka rzeczywistość mogłaby być, jak to się człowiek powinien zachowywać, ale tak naprawdę to jaka jest rzeczywistość, jak się rzeczy mają, to nie wiemy. No i te błyskotliwe przemyślenia o wewnętrznych procesach filozofa raczej zwykłych ludzi po prostu nie interesują. Bóg dla takiego filozofa, no to będzie, znowu wracamy do tego postulatu, to będzie taki postulat. Kant to powie dosłownie, inni tego nie powiedzą dosłownie, ale w praktyce to będzie taki postulat. Bóg jest, no bo ja go potrzebuję, albo nie ma go, bo ja go nie potrzebuję. No i tyle, bo skoro wszystko koncentruje się wokół moich przemyśleń, wokół mojego życia wewnętrznego, no to to istnienie Boga, no jak go potrzebuję, to jest, jak go nie potrzebuję, to go nie ma. To jest tylko już postulat. No a postulat z kolei nie może wymagać niczego konkretnego od nas. Jeśli postulat jest dla mnie taki i taki, właśnie tak jak dla Kanta, ja potrzebuję tego postulatu, on uważa, że ludzkość potrzebuje tego postulatu, żeby się zachowywać tak i tak, no to dobrze, ale dlaczego, co mnie obchodzi, jaki tam Kant ma postulat swojego rozumu? Mnie to nie interesuje i ja się na pewno nie mam zamiaru poddawać pod prawo moralne nałożone przez postulat praktycznego rozumu Kanta. No, co mnie obchodzi, co mu tam, co jego rozum mu postuluje? Każdy ma swój rozum, no i postępuje zgodnie z tym rozumem. A więc brak obiektywnego prawa moralnego. Ta filozofia subiektywistyczna będzie siłą rzeczy z jednej strony będzie negowała realność poznania rzeczywistości, a więc nie będzie się udało faktycznie dojść do poznania Boga, no a bez poznania Boga, obiektywistycznego poznania Boga, nie będzie obiektywnego prawa moralnego. No i teraz pozostaje nam powiedzieć o tym, jak to obecnie w świecie i niestety również w Kościele ten subiektywistyczny prąd w filozofii dominuje. I jakie zatrute owoce nam niestety przynosi. A więc myślę, że tutaj każdy z nas wielokrotnie tego doświadczył, jak bardzo już wiele tych owoców jest. Prosta rzecz, tak bardzo powszechnie mówi się o mojej i twojej prawdzie. To jest standard. Nawet człowiek, który neguje to określenie, to właśnie już prawie jest takim faszystą. To już jest coś strasznego, tak? Że człowiek może powiedzieć, że jest obiektywna prawda. Jest moja, twoja prawda. To jest właśnie typowy subiektywizm. To ja uważam tak, ty uważasz tak i każdy ma swoją prawdę. Nie ma rzeczywistości. Prawda to jest rzeczywistość. Poznaje prawdę wtedy, gdy poznaje rzeczywistość. Jeśli nie wierzę, że można poznać rzeczywistość, no to prawda to jest dla mnie moje mniemanie. I dzisiaj słowo prawda przyjęło znaczenie opinia, mniemanie. I no, jest to typowo taki subiektywistyczny owoc, subiektywistyczny ruch, bardzo, bardzo obecny w kulturze, czy w ogóle w myśli. Mamy jak najbardziej, również doświadczamy, myślę, że też codziennie takiego subiektywizmu moralnego. Ludzie są powszechnie przekonani dzisiaj, że prawa moralne, no to obowiązują, jakie się je ustali. Tak? Jeśli zadecydujemy, że tak, uważamy, że można robić to i to, no to można. Jeśli uważamy, że nie można, to nie można. I tyle. I jakby nie, prawa nie są, prawa moralne nie są postrzegane jako zapisane w naszej naturze, jako to, co jest dobre dla człowieka. Tylko prawa moralne są rozumiane jako to, co ja uznaję za dobre,
Oczywiście w ten sposób, gdy przyjmę taką definicję, to co ja uznaję za dobre, no to wiadomo, jak się pojawią silne uczucia skłaniające mnie do czegoś, no to od razu uznam wszystko za dobre, co tym uczuciom odpowiada. To, że świat gdzieś tam idzie w stronę subiektywizmu, to może nas tak bardzo nie zaskakuje. Natomiast to, że Kościół również bardzo mocno płynie w tym nurcie, to może jest już bardziej szokujące. Ojciec Woroniecki zauważa, że wielokrotnie myśl teologiczna Kościoła próbowała tak zboczyć trochę na te subiektywistyczne tory. Mówię, że to się zdarzało wielokrotnie i myślę, że dzisiaj mamy taki czas, w którym zdarzyło się to już tak prawie że całkowicie, że ta filozofia subiektywistyczna tak mocno wpłynęła do Kościoła, że praktycznie porwała go w całości ze swoim nurtem. Gdzie to widać? Ano na przykład wolność religijna. Błąd, deklaracja o wolności religijnej, gdzie Kościół, hierarchia Kościoła, bo Kościół nie chce używać tego określenia, że Kościół tak zadeklarował, bo Kościół w swoim odwiecznym nauczaniu tak nie deklaruje. No, natomiast dzisiaj teolodzy, włącznie niestety z pewnymi aktami magisterium, chcą nam taką naukę niezgodną z nauczaniem Kościoła w zasadzie sprzedać. Naukę, jaką chcą nam naukę sprzedać? Ale taką, że każdy człowiek ma wewnętrzne, niezbywalne prawo do tego, żeby swobodnie praktykować jakąkolwiek religię. To może się wydawać, a dlaczego nie? A, uwaga, Kościół wcześniej twierdził, że jak najbardziej błąd trzeba tolerować. Tak? Nie należy prześladować kogoś za to, że uważa to i to i to. Ale tolerowanie błędu to nie jest to samo, co stwierdzenie, że każdy ma wewnętrzne, niezbywalne prawo do tego, żeby głosić i praktykować cokolwiek. Tolerancja zostaje w praktyce tutaj zastąpiona pełną akceptacją. Rozumiemy, że to jest różnica. Kościół musi mówić, że jest prawda. Obiektywnie rzecz biorąc, jest jakaś rzeczywistość. I ja muszę tą rzeczywistość poznać i muszę się poddać pod tą rzeczywistość. Tak, dlatego Kościół mówi, że wobec fałszywych religii należy praktykować tolerancję, czyli jest to pewien brak, błąd, który z jakiegoś powodu trzeba tolerować, tak? Nie zwalczać od razu, czy nie niszczyć, nie prześladować człowieka dlatego, że wierzy w coś innego. Natomiast to jest tolerowanie błędu. No, nie możemy tego zmienić, w sensie nie możemy człowiekowi zmienić bezpośrednio, wlewając mu do głowy coś innego, więc tolerujemy ten błąd, znosimy to, jest to pewien brak, który my znosimy, no bo nie możemy tego zmienić. Natomiast jeśli my mówimy, że obojętnie, wszystko jedno, w co ten człowiek wierzy, to przyjmujemy zupełnie inny punkt widzenia. Nieobiektywna rzeczywistość ma dla nas znaczenie. Nie to, że coś jest prawdą, a coś jest nieprawdą, tylko przyjmujemy punkt widzenia, wszystko, cokolwiek człowiek głosi, jest święte, bo on to głosi, bo on jest przekonany, że to prawda, bo tak, bo subiektywnie rzecz biorąc, on jest przekonany, że to prawda i dlatego Kościół teraz deklaruje, że wszystko to przecież jest święte i dlatego Kościół będzie się zachowywał teraz, hierarchia Kościoła będzie się zachowywała, jakoby właśnie islam był wielki, święty i piękny. Wszystkie herezje chrześcijańskie również są wielkie, święte i piękne. To już nie jest tolerancja wobec błędu. To jest akceptacja wszystkiego. Dlatego, jak to powiedział Chesterton, nie będę szanował cudzego błędu tylko dlatego, że się zagnieździł w jego głowie. Także się nie będę szanował cudzego błędu tylko dlatego, że się zagnieździł w czyjejś głowie. To, że jakiś błąd kogoś uwiódł, w żaden sposób nie sprawia, że ja mam obowiązek ten błąd uważać za prawdę i w jakiś sposób go czcić i uważać za coś dobrego. Błąd trzeba nazwać błędem i o ile musimy go tolerować, o tyle nie, przynajmniej jeśli chodzi o same poglądy, tak? No bo kwestia tego później tolerancji wobec praktyk religijnych, to jest rzecz, która jest rzeczą na zupełnie inny wykład. To też rzecz bardzo ciekawa, natomiast tutaj nie o tym mówimy. Deklaracja o wolności religijnej, o tym, że każdy człowiek po prostu ma niezbywalne prawo, żeby przyjmować cokolwiek tylko uzna za słuszne, to jest deklaracja bezpośrednio sprzeczna z objawieniem. Bowiem Kościół mówi, tak, no, każdy ma prawo robić, uważać
to, co chce za słuszne. Tylko że Bóg może tego człowieka skazać na piekło za to, że on uznawał to za słuszne. Czy my sobie zdajemy z tego sprawę, że ten człowiek, który na przykład, tak, weźmiemy jakiegoś islamistę albo chrześcijańskiego heretyka, który nie wierzy w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. I taki człowiek, jeśli on nie szuka prawdy, nie chce, nie jest otwarty na tą prawdę, nie szuka jej. Tak po prostu, tak słyszał, że Kościół to jest zły i nie ma racji, i Kościół wszystkich innych prześladuje i tak sobie żyje w swoim przekonaniu, nie szukając poznania prawdy. Takiego człowieka Pan Bóg może skazać na wieczne potępienie, bo nie spełnił podstawowego swojego obowiązku, czyli nie szukał Boga, nie szukał poznania Boga, tylko gdzieś tam pozostał w tym, co zastał, tak bezrefleksyjnie. Oczywiście Pan Bóg każdemu człowiekowi daje tą łaskę potrzebną do zbawienia, czyli pobudza takiego człowieka do tego, żeby on tej prawdy zaczął szukać. Tak? Jeśli człowiek na to nie odpowiada, no to bez wątpienia w pewnym momencie popełnia grzech ciężki. I to, co dzisiaj Kościół, hierarchia Kościoła sugeruje, że to jest w porządku, żeby każdy wierzył jak chce, to Kościół mówi, tak, każdy człowiek ma niezbywalne prawo wierzyć i praktykować jak chce. A Bóg później na sądzie ostatecznym powie tym ludziom, idź precz w ogień wieczny, dlatego że nie uwierzył, dlatego że nie szukałeś prawdy. Myślę, że ten dysonans jest przerażający. Oczywiście ekumenizm, jako powiedzmy, że troszeczkę łagodniejsza forma wolności religijnej, również jest wyrazem takiego subiektywizmu. Tak? Znowu, ten ekumenizm pojęty nie jako dyskusja, tylko jako spotkamy się razem, pomodlimy się razem i poklepujemy się po ramionach i jest dobrze. Tak pojęty ekumenizm to jest przesłanie, wysyła taki ekumenizm przesłanie, że wszystko jedno, w co wierzymy, wszystko jedno, co uważamy, to nie ma znaczenia. Znowu. Każdy ma swoją prawdę, tylko że w kościelnym wydaniu. Ten wierzy tak, wszystko jedno. Tylko że na sądzie ostatecznym Pan Bóg osądzi, czy człowiek do prawdy dążył, czy nie. Więc mamy tutaj, ekumenizm też jest takim wyrazem prymatu przekonania nad prawdą, przełożenia tego akcentu z prawdy na przekonanie. Moje przekonanie, twoje przekonanie, wszystko jedno. Tak. To jest ten subiektywistyczny prąd, który płynie w Kościele. Mamy również do czynienia w Kościele z bardzo wyraźnym zerwaniem z tradycją na bardzo wielu polach. Jest to rodzaj takiego partykularyzmu w Kościele, o którym mówiłem. Pamiętamy również ten uniwersalizm i partykularyzm. Z jednej strony cała ludzkość, która poznaje, która wznosi ten gmach poznania, a z drugiej strony filozof, który prezentuje swoje błyskotliwe przemyślenia. Ta pierwsza postawa uniwersalistyczna odpowiada właśnie tradycji przywiązania do tego, co było. Tak? Człowiek otrzymuje coś od przodków, Kościół otrzymuje całą tą spuściznę myśli teologicznej, tradycji liturgicznej i później każdy tam dokłada swoją cegiełkę w ten czy w inny sposób, budując na tym. Tak, tak działa tradycja. Natomiast dzisiaj, jak to działa w Kościele, jest kult takiej oryginalności. Tak? Tradycja zostaje radykalnie odrzucona. Praktycznie nie cytuje się już tych świętych sprzed Soboru Watykańskiego II. No, zależnie od środowiska, są takie środowiska, które to robią, ale jakby w głównym nurcie Kościoła, no, poczytajmy encykliki papieża Franciszka. Kto tam jest cytowany oprócz papieża Franciszka? No, bardzo, bardzo niewiele cytatów, a już na pewno nie sprzed Soboru Watykańskiego II. Dlaczego? No, doszło do pewnego rozłamu, do zerwania z tą tradycją właśnie kult takiej oryginalności, kult tego, co teraz, co nowe, jest współczesne. W liturgii myślę, że widać to w reformie liturgii, widać to bardzo wyraźnie. Mamy do czynienia tutaj z precedensem, z rzeczą, która nigdy jeszcze nie miała miejsca. Liturgia stworzona od tak, na teraz. Musimy mieć to przed oczami, że wszystkie liturgie Kościoła zostały wyniesione z wieczernika. Apostołowie byli na ustanowieniu Najświętszego Sakramentu, ustanowieniu Eucharystii, ustanowieniu sakramentu kapłaństwa. Oni wychodzą z wieczernika i później, po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, później naśladując to, co Pan Jezus uczynił w wieczerniku, rozpoczynają tradycję liturgiczną Kościoła. Rozpoczynają właśnie odprawianie mszy świętej.
Tam tak się zaczyna liturgia Kościoła i ona powoli później się płynnie rozwija. Na tym Kościół buduje. Te ryty, te ceremonie wyniesione przez apostołów z Wieczernika powoli się rozwijają w te formy. Różne ryty mszy świętej, ryty wschodnie, ryt trydencki i wszystkie jego pochodne. Tak one się powoli, powoli rozwijają z tego, co apostołowie wynieśli z Wieczernika. A tutaj nagle, i to się dzieje, ten rozwój powolny, to kwitnie sobie przez 2000 lat bez mała, a nagle przychodzi rok 1968, 71, jakąkolwiek datę nie przyjmiemy. Przychodzą te lata 60., 70., XX wieku i pojawia się komisja liturgiczna, która nagle mówi: nie, ta liturgia nie jest dopasowana do naszych czasów. Jakie to są słowa? Ona była dopasowana od czasów Pana Jezusa do Soboru Watykańskiego II. Powoli się rozwijała, a nagle oni sobie przychodzą i radośnie stwierdzają: nie, ta liturgia nie pasuje do naszych czasów. My sobie stworzymy lepszą. Czy można radykalniej dokonać radykalnego rozłamu wewnątrz Kościoła? Czy można radykalniej oddzielić się od tradycji? No, chyba już nie. My sobie stworzymy nową. No i sobie stworzyli. Taką, która bardziej odpowiada wierze protestanckiej niż katolickiej. To jest już temat znowu na inną prelekcję. Warto zwrócić w tym kontekście uwagę na to, że ta nowa liturgia jak najbardziej jest pewnym triumfem subiektywizmu. Tak jak ojciec Woloniecki mówił, że gdy Kościół, gdy pobożność będzie próbowała płynąć tym nurtem subiektywistycznym, to z czasem skończy nie w służbie Bożej, tylko w wysługiwaniu się Bogiem. W tym, że to Bóg będzie musiał człowiekowi służyć, że Bóg będzie do tego, żeby człowiekowi było przyjemnie, będzie spełniał te ludzkie zapotrzebowania, będzie taki, no właśnie, żeby było miło. Po to Bóg jest potrzebny takiemu subiektywiście. No i we współczesnej liturgii niestety mocno to widać. Usunięto bardzo wiele elementów, które zwracały w trakcie liturgii zwracały ku Bogu. Msza Święta Trydencka jest pełna oznak czci wobec Pana Boga. Ewidentnie widać, o co w niej chodzi. Chodzi o to, żeby Bogu cześć oddać. To jest obiektywizm. Bóg. Od Niego wszystko pochodzi. My na ziemi oddajemy cześć Panu Bogu, bo się Mu należy. To jest msza trydencka. Natomiast na nowej mszy samo odwrócenie celebransa do wspólnoty jest bardzo wyraźne, bardzo takim wyraźnym symbolem, ale później wszystko, tak? Usunięcie mnóstwo oznak czci, usunięcie mnóstwo tych oznak chociażby naszej modlitw, gdzie jest mowa naszej grzeszności i tak dalej, i tak dalej. Cały czas ten ruch pomiędzy mszą trydencką a nowym rytem jest ewidentnie od czci Bożej do człowieka, jego doznań, jego wspólnoty, jego trosk i radości, ale zawsze do człowieka. Jako taki przykład, jeden z bardzo, bardzo wielu, można przytoczyć zmianę w ofiarowaniu. Ofiarowanie, czyli ta część, która miała sposób szczególny wyrazić, że tutaj składamy Bogu ofiarę w mszy świętej. Praktycznie ta część zostaje prawie w całości wycięta, zostaje taka modlitwa, którą tutaj porównamy sobie z modlitwą, która jest w starym szale, tak jak wspomniałem, tych modlitw jest w ogóle w starym szale dużo, dużo, dużo więcej niż w nowym, ale tutaj jakby porównanie odpowiadających sobie, powiedzmy, że modlitw, jeśli chodzi o ofiarowanie. Myślę, że dobrze pokazują one zmianę z obiektywistycznego punktu widzenia skierowanego na Boga na subiektywistyczny skierowany na człowieka. W szale świętego Piusa V czytamy: przyjmij, Ojcze Święty, Wszechmocny, Wiekuisty Boże, tę hostię niepokalaną, którą ja, niegodny sługa Twój, ofiaruję Tobie, Bogu mojemu, żywemu i prawdziwemu, za niezliczone grzechy, zniewagi i niedbalstwo moje, za wszystkich tu obecnych, a także za wszystkich wiernych chrześcijan, żywych i umarłych, aby mnie i im posłużyła do zbawienia w życiu wiekuistym. A więc ewidentnie zwrócone do Pana Boga. On jest wszechmocny, wiekuisty. Ja, niegodny sługa, ofiaruję Tobie. Tak? I znowu ten Bóg prawdziwy i tak dalej. Moje grzechy ze względu, a Ty przyjmij również dla zbawienia wszystkich innych. Dla zbawienia, również jasno podany cel. Natomiast w nowym szale ta modlitwa została zastąpiona słowami: błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata,
bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Można dodać jeszcze, błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki. Tylko na początku jest odniesienie do Pana Boga. Takie pozdrowienie, można powiedzieć. Błogosławiony jesteś, Panie Boże. Ten element jeszcze został. Ale dalej już jest mowa tylko o człowieku. To już nie jest ofiarowanie tak naprawdę. Tu już nie ma mowy o składaniu ofiary w tym ofiarowaniu. Bo my otrzymaliśmy dzięki Twojej hojności chleb. Bóg jest po to, żeby nam było dobrze. Otrzymaliśmy dzięki Twojej hojności chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. No i nawet tutaj Pan Bóg do końca nam nie dał, bo przecież to jest owoc właśnie ziemi i pracy rąk ludzkich. Jakby ten punkt widzenia, zwracam uwagę tak trochę z przymrużeniem oka, właśnie na ten subiektywistyczny punkt widzenia, na to skupienie na człowieku. To jest właśnie dziękujemy za ten chleb, który otrzymaliśmy, na który sami sobie zapracowaliśmy niejako. Tobie go przynosimy wprawdzie, ale po co? Po to, żeby złożyć ofiarę? Nie. Aby stał się dla nas chlebem życia. Czyli Tobie go przynosimy, ale aby on się stał dla nas tym chlebem życia. Jest takie nachalne, to jest nachalne skupianie się na człowieku. Ciągłe wracanie do niego. Cały czas jakby Bogu się tam wypomina. Dziękujemy za ten chleb, który jest owocem naszej pracy i Tobie go przynosimy, ale aby on się stał dla nas chlebem życia. To jest nieustannie nachalne skupianie się na człowieku. I być może to jest najgłębsza przyczyna tego kryzysu w Kościele. Myślę, że można się pokusić na taką tezę, że tą najgłębszą przyczyną, nie modlitwa na ofiarowanie, tylko to przesunięcie tego prądu myśli teologicznej z obiektywizmu na subiektywizm. Przeniesienie punktu ciężkości z czcze Boga na dbam o to, aby mi było dobrze. Przeniesienie tego spojrzenia z Boga Wszechmocnego na człowieka, wokół którego Bóg krąży. To, o czym mówiłem a propos obiektywizmu i subiektywizmu. Subiektywizm to Bóg, to człowiek jest najważniejszy, a Bóg właśnie jest takim postulatem rozumu. To znaczy tak gdzieś tam krąży. To my jesteśmy niejako tym słońcem, a Bóg jest takim naszym satelitą, który gdzieś tam krąży, żeby nam było przyjemnie, żeby nam było dobrze. Oczywiście to jest takie ogromne uproszczenie, ale myślę, że widać to w bardzo wielu elementach życia Kościoła, właśnie tą tendencję przesuwania tego akcentu, przesuwania coraz bardziej w stronę takiego kultu człowieka, takiego właśnie subiektywizmu. I myślę, że naprawdę wiele zjawisk w Kościele można w ten sposób wytłumaczyć, czy przynajmniej po części wytłumaczyć, właśnie tym przeciągnięciem tej myśli teologicznej w ten nurt subiektywistyczny. Co możemy w takim wypadku zrobić? A więc przede wszystkim powinniśmy Panu Bogu dziękować za świętego Tomasza z Akwinu. Dlatego, że jest on tym wielkim nauczycielem, który i właśnie na nasze czasy, na te nasze współczesne problemy podał nam tak naprawdę odpowiedzi. On już nam pokazał w tym XIII wieku, co mamy zrobić dzisiaj tak naprawdę. To znaczy, jak mamy myśleć, jak mamy działać, żeby rzeczy naprawić. Musimy przede wszystkim zawalczyć o to, żeby myśl wróciła na właściwe tory. Znowu to jest Chesterton, który gdy odpowiada na pytanie, czy idee mają konsekwencje, czy idee zmieniają świat, jeśli dobrze pamiętam, to takie zadaje pytanie, to Chesterton odpowiada, należałoby zadać pytanie, czy cokolwiek innego zmienia świat niż idee, bo u podstaw jakiegokolwiek czynu, jakiejkolwiek zmiany oczywiście stoją jakieś idee, jakiekolwiek by to idee by nie były. Mogą to być od bardzo pragmatycznych po bardzo wzniosłe idee i jedne i drugie mogą doprowadzić do tragedii. Natomiast praktycznie nic innego nie zmienia świata właśnie poza ideami. Dlatego jak najbardziej dziękujemy Bogu za tego wielkiego świętego Tomasza z Akwinu, który pokazał nam rzeczy fundamentalne, rzeczy najważniejsze, które położył podwaliny pod całą naszą cywilizację. Druga rzecz, co możemy zrobić, no to dokształcać się. Trochę to jest jak remont walącego się domu, to nasze dokształcanie się, bo bez katolickiego wychowania człowiek jest taką ruiną. I to do tego warto się przyznać, że jesteśmy takimi ruinami, że jesteśmy walącymi się domami. Dlaczego? No dlatego, że w ogromnej większości nie wypracowaliśmy za młodu cnót kardynalnych. Dlaczego? No dlatego, że
subiektywistyczny prąd w Kościele wyciął pracę nad naszą duszą, wyciął walkę z naszymi niedoskonałościami, wyciął walkę z przywarami, a więc walkę właśnie o cnoty kardynalne. To jest również taki element, który gdzieś tam wypadł i to sprawia, że no niestety nawet katolicy z pobożnych rodzin przeważnie nie zostali wychowani do cnót kardynalnych. Gdzieś tam, oczywiście każdy w mniejszym lub większym stopniu wypracował sobie później właśnie w jakimś stopniu te cnoty kardynalne, ale to jest jak budowanie domu właśnie bez znajomości, powiedzmy tak, znajomości architektury, bez znajomości praw, które tą architekturą powinny rządzić. Ale tak buduje tutaj, wydaje mi się, że tu ta cegła, no jednemu wyjdzie lepiej, drugiemu wyjdzie gorzej. I teraz co możemy robić? No właśnie, możemy z jednej strony walczyć o te cnoty kardynalne, z drugiej strony to uczać się. Zachęcam tutaj przede wszystkim do korzystania z ojca Woronieckiego. Jeśli jeszcze nie czytaliśmy tej książki U podstaw kultury katolickiej, to jest dobry pomysł, żeby zacząć. Ojciec Woroniecki to jest taki święty Tomasz po naszemu. Świętego Tomasza bardzo trudno jest czytać w jakimkolwiek innym języku niż w łacinie. To jest fascynujące, że on pisze niezwykle prostą łaciną. Tylko że ta łacina jest tak prosta, że się jej nie da przetłumaczyć. To są tak proste zdania, a jednocześnie tak treściwe, że praktycznie żaden współczesny język nie potrafi oddać zarówno prostoty, jak i głębi. No i kończy się tym, że tłumaczenie jest albo proste, albo głębokie. Jak jest proste, to nie jest głębokie, jak jest głębokie, to nie jest proste. I czyta się te tłumaczenia no, strasznie trudno. Ja nie przebrnąłem, znaczy jak podejmowałem się czytania tych tłumaczeń, to zawsze się łapałem za głowę, o co tam w ogóle chodzi. Tak? To są rzeczy moim zdaniem zupełnie nieczytelne, to znaczy zupełnie, to może przesada, ale bardzo słabo czytelne tłumaczenia świętego Tomasza z Akwinu. Za to czytanie go po łacinie to są jakby pierwsze teksty, które można zacząć czytać po łacinie, prawdziwie łacińskie teksty. To jest tak prosta łacina, no ale jeśli chodzi o tłumaczenia, to kiepsko. Natomiast ojciec Woroniecki w sposób piękny, prosty i głęboki jednocześnie przekazuje myśli świętego Tomasza, dlatego bardzo, bardzo zachęcam do zapoznania się z nim. I oczywiście jedna rzecz to jest to remontowanie tych zrujnowanych czy tych walących się powoli domów, czyli praca nad nami samymi, a z drugiej strony to jest praca nad kolejnymi pokoleniami, żeby oni już nie byli takimi domami, którym trzeba robić taki generalny remont, bo się wszystko sypie, tylko kształcić te kolejne pokolenia naprawdę po katolicku. Wychowywać, wypracowywać cnoty kardynalne i to jest o tyle trudne, że właśnie przeważnie nie bardzo wiemy jak. Ojciec Woroniecki był mistrzem, jeśli chodzi o pracę wychowawczą, także również jego dzieła tutaj mogą pomóc. Bardzo zachęcam oczywiście do praktykowania, do przychodzenia na mszę świętą trydencką, bo ona jest znowu obiektywna, bo ona wykształca, to jest ten obiektywistyczny nurt w Kościele, to znaczy ona pokazuje Boga, który jest Panem, któremu trzeba oddać cześć. Ona wykształca właśnie również w dzieciach to podstawowe przekonanie o tym, kim jest Bóg i kim jest człowiek. I na tym dopiero można budować cokolwiek sensownego. Gdy dziecko zrozumie tą fundamentalną prawdę, właśnie to, że Bogu cześć się należy, a nie, że msza święta to jest po to, żeby mi było przyjemnie, a Bóg jest po to, żeby otrzymać to, co jest mi akurat potrzebne. Dbajmy o wychowanie dzieci, o edukację dzieci. Szukajmy tutaj naprawdę katolickich szkół, takie, które wychowują. Naprawdę traktujmy to jako podstawowy obowiązek naszego sumienia. Jeśli chodzi o taką pracę wychowawczą z dziećmi, to również bardzo polecam harcerstwo i podobne ruchy. Tutaj naprawdę jest to bardzo wartościowe, aby uczyć dzieci takiej, powiedzmy, odpowiedzialności, pracy nad sobą. Tutaj harcerstwo też może być pewną pomocą. Zachęcam bardzo do korzystania również z materiałów na kanale naszej szkoły Akwinaty, tak się nazywa nasz kanał. Znajdą tam Państwo zarówno materiały o świętym Tomaszu z Akwinu, jak i ojcu Woronieckim, również o wychowaniu na podstawie ojca Woronieckiego, o cnotach kardynalnych, w zasadzie o tym wszystkim, co mówiłem. Gdzieś tam można powiedzieć, że te materiały, które tam zamieszczam, to jest trochę
takie pogłębienie tego wykładu. Tak trochę on się stał, można powiedzieć, że takim streszczeniem tego wszystkiego, czym gdzieś tam żyje i czym w jakimś stopniu również żyje nasza szkoła. Także bardzo zachęcam do zapoznania się z tym, z naszym kanałem Szkoły Akwinaty i dziękujmy Panu Bogu jeszcze raz za świętego Tomasza z Akwinu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.